Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest całka niewłaściwa. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania, tablicę ze wzorami na całki i na pochodne zawsze warto mieć przy sobie. I rozpoczynamy, moi drodzy. Mamy na tablicy całkę oznaczoną. Skąd wiemy, że jest to całka niewłaściwa? No, jeżeli wyznaczycie dziedzinę wyrażenia, które znajduje się pod Waszą całką, okaże się, że ta dziedzina nie może zawierać zera. Czyli x musi być różny od zera. I w tym momencie patrzymy na nasz przedział, że tu w naszym przedziale 0 znajduje się, a zatem jest to całka niewłaściwa, bo w naszym przedziale całkowania znalazła się liczba, którą wyrzuciliśmy z dziedziny. A zatem musimy tę liczbę wymienić na coś i, moi drodzy, wymieniamy ją na granicę. Czasami zdarza się, pamiętajcie, że ta liczba jest jedna w takim przedziale, czasami jest kilka. No ale takie przykłady będziemy rozpatrywać w kolejnych częściach. I teraz tak, wymieniamy to na granicę, wybieramy sobie teraz ulubioną literkę, powiedzmy, że epsilon, i to epsilon będzie dążyło do tej naszej liczby, której nie chcemy, czyli do zera. I teraz całka zostaje, ale zamiast zera wpisujemy epsilon i jedynka zostaje, bo nam nie przeszkadza. Wyrażenie podcałkowe pozostaje bez zmian. I co teraz? Musimy policzyć całkę po prostu na początek, żeby potem móc tę granicę jakoś uwzględnić. Dlatego oznaczymy to sobie wyrażenie przez duże i pod spodem policzymy na początek całkę nieoznaczoną. Czyli przepisujemy sobie bez naszego przedziału. Mamy pod całką wyrażenie dx i pierwiastek piątego stopnia z x do trzeciej. Jak taką całkę policzyć? Musimy na początku pierwiastek zamienić na potęgę, czyli mamy całka z dx przez x do 3 piątych. Teraz chcę, żeby wyrażenie z mianownika wskoczyło mi do licznika, a zatem zmieniam sobie znak potęgi, bo jeżeli spojrzycie we wzory związane z potęgami, takie chociażby znajdują się w tablicach maturalnych, to pamiętamy, że na przykład jak mieliśmy tam a do minus n tej, to wówczas to było 1 przez a do n tej, czyli chodzi głównie o ten znak. Czyli jeżeli ja chcę, żeby zmieniło mi położenie wyrażenie podniesione do potęgi, no to muszę zmienić jego znak na przeciwny, czyli tu będzie x do minus 3 piątych dx. I teraz tak, to już jest całka, którą policzę ze wzoru na całkę z potęgi, czyli tu będzie x do 2 piątych przez 2 piąte dodać c. I to się równa. Porządek robimy z ułamkiem, który się tu znajduje, czyli to będzie 5 drugich razy x do 2 piątych plus c. I teraz, moi drodzy, co dalej? Chciałabym tylko wymienić sobie tutaj znowu tę potęgę wymierną na pierwiastek, czyli to będzie x do kwadratu i pierwiastek piątego stopnia plus c. I kiedy już znam wynik całki, mogę wrócić sobie do mojego i, bo muszę policzyć moją granicę, czyli całkę niewłaściwą. I cóż robię? Granica nadal zostaje, na razie epsilona nie ruszam, ale wrzucam tutaj nawias kwadratowy, bo chcę najpierw ogarnąć całkę oznaczoną. Czyli wrzucam sobie tę część naszej całki nieoznaczonej, czyli nie wrzucam c, czyli to będzie 5 drugich razy x kwadrat i tutaj do piątego stopnia. I to się równa. No i oczywiście nie zapominamy, że mamy w przedziale od epsilon do 1. Jak to było? Na początku wstawialiśmy za x tą górną liczbę, czyli 1, minus wstawiamy za x dolną, czyli epsilon. Granica, póki epsilon nie zginie, nie jest ruszana, czyli cały czas ją przepisujemy. Czyli mamy co? 5 drugich razy, jak tu wstawię 1, to będzie 1 do kwadratu, czyli 1. Pierwiastek piątego stopnia z jedynki to jest 1, czyli razy 1. Minus i tu będzie 5 drugich razy, no i epsilon muszę zapisać, czyli będzie epsilon kwadrat i pierwiastek piątego stopnia. No i teraz zaczynam zabierać się za rozpatrywanie granicy. Granica ze stałej, która tu powstanie, czyli 5 drugich, to będzie 5 drugich. Minus. Czy coś stoi mi na przeszkodzie, żebym teraz ja tutaj wrzuciła epsilon równe 0? Jak się zastanowimy, no to nie, bo zniknął mi ułamek, czyli już nie muszę dbać o mianownik, a zatem stawiam tutaj za epsilona 0,
Tu, jeżeli nie pamiętacie, krótkie przypomnienie na temat granic funkcji by się przydało. 0 do kwadratu jest 0 i pierwiastek piątego stopnia to jest 0, razy 5 drugich to jest 0, czyli będzie 5 drugich odjąć 0 i wychodzi nam, że nasza granica to jest 5 drugich. I tu informacja, że nasza całka niewłaściwa jest zbieżna, bo tu prócz samego policzenia całki badamy także jej zbieżność. To się dzieje przy właśnie całkach niewłaściwych. I teraz uwaga mała na koniec. Niektórzy z Was będą mieli podane odgórnie, że będzie to całka niewłaściwa, a niektórzy z Was będą po prostu wrzuceni na szerokie wody i będzie po prostu narysowana całka oznaczona i Wy będziecie musieli się domyśleć, bądź też nie, czy to jest całka niewłaściwa. Warto zawsze w takich przypadkach wyznaczyć sobie dziedzinę wyrażenia podcałkowego i być pewnym, że tak, liczę to w ten sposób lub inaczej, bo do pewnego etapu to się w ogóle nie różni. Na przykład do tego, ale tu nagle pojawia się granica, którą już na samym początku musicie uwzględnić, czyli lekka modyfikacja jest. No i cóż, ja zapraszam Was, to jest koniec zadania, zapraszam Was do innych zadań związanych z wszelkimi typami całek i ogólnie do zadań z rachunku różniczkowego i całkowego, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości lub też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, nie czekajcie, wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, życzę udanego dnia i do usłyszenia.